Będzie taki mini turniej pokazowy na boisku Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie za szkołą popularną Energetyk. Będziemy otwierać ten stadion lekkoatletyczny, płytę do boisko do rugby, bo mamy nowy obiekt w Bełchatowie i to jest jeden z najnowszych obiektów w Polsce do rugby. Chcieliśmy się na nim pokazać mieszkańcom przed Mistrzostwami Polski, które nadchodzą i w których będziemy brali udział. Mało ludzi w naszym mieście jeszcze w ogóle wie o tym, że istniejemy. No, chcemy rozwijać klub, chcemy kadrę powiększyć, chcemy założyć także sekcję juniorów, młodzików i kadetów. Mamy teraz sekcję żaków, to jest sekcja młodszych jeszcze dzieci, które grają w rugby tag, to jest taka bezkontaktowa odmiana i będzie można ich także zobaczyć na tym właśnie boisku w sobotę. Budowlani Łódź to także drużyna no już właśnie doświadczona i znana w Polsce. Jeżeli nas odwiedzą, to jest na pewno ktoś tam znany, kogo będzie można podziwiać na tym turnieju. Będziemy się rozgrzewać, pewnie w rozgrzewce może będzie mógł ktoś uczestniczyć z nami pewnie. Porzucać piłką, zobaczyć w ogóle technikę rzutu piłką samą, może technikę, jak ktoś będzie odważniejszy, szarży, czyli naszego zatrzymania przeciwnika. Będzie mógł zobaczyć przede wszystkim, jak wygląda przygotowanie, rozgrzewka, później mecz pokazowy i w wolnych chwilach będziemy zapraszać ludzi, jak będzie ktoś chciał, będzie mógł dotknąć tej piłki, zobaczyć, jak to wygląda od strony zawodnika, nie kibica. Dużym sukcesem jest to, że dostaliśmy się do finałów Ligi Rugby 7, gdzie rywalizujemy naprawdę już z chłopakami, co grają zawodowo. My się spotykamy na razie jeszcze amatorsko, trenujemy, jeździmy na turniejach i udało nam się wejść do najlepszej dwunastki w Polsce. Mamy zaplanowany przyjazd wszystkich drużyn start, tak? Także mecz rozpocznie się, nie wiem, 12:20, 12:30 w tych granicach. Ale oczywiście zapraszamy już o 12 i będzie można sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jeszcze rozgrzewka, nie tylko, że wszyscy przyjdą, zobaczą sam mecz.